Cześć. Siemaneczko. Dzisiaj porozmawiamy o skokach narciarskich. Znowu? Ale tym razem polecimy do Skandynawii i chcemy opowiedzieć, jak zorganizować wyjazd na turniej Rower. My w zeszłym roku byliśmy w Vikersund. Także na naszym przykładzie powiemy, jak, gdzie najlepiej kupować bilety, gdzie najlepiej się zatrzymać, będąc w Oslo. I jak sprawy, dojechać. No, jak dojechać. Sprawy organizacyjne związane z konkursem. Zaczynajmy może. A zatem... Zaczniemy od dojazdu. Joku, jak się dostać do Oslo? Jak się dostać do Vikersund? Do Vikersund? No to najpierw do Oslo, bo żeby dostać się do Vikersund, trzeba dostać się do Oslo. Dokładnie. A do Oslo z Polski najlepiej dostać się samolotem, bo są tanie loty. Tutaj mamy pokazane, jak wyjechać, jak dojechać tam z Katowic. Tak? Z Katowic około 100 zł. Zmienimy się teraz przepisy bagażowe i na pokład nie weźmiecie już bagażu podręcznego za darmo. Albo weźmiecie, tam chyba jest, że wezmą bagaż, ale jakiś malutki, także no dużo tam nie pomieścicie. Dokładnie, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Także trochę trzeba, jak będziecie chcieli wziąć większy bagaż, no to trzeba doliczyć do tej stówy. Tam tak, jakieś. Ale z doświadczenia wiemy, że nawet na miesiąc w Azji można się zapakować w jeden plecak, więc na weekend w Oslo też dacie radę. Tak. I teraz tak, wiadomo, Skandynawia jest droga. Tak. Także paradoksalnie loty są tanie. Ale już samo życie, zwiedzanie, spanie, wszystko w Skandynawii jest drogie. Zatem jakieś małe wskazówki, żeby te koszty zminimalizować. Zacznijmy może od wypożyczenia samochodu, bo to jest bardzo komfortowe jednak w poruszaniu się po Norwegii. Warto mieć swój samochód, drogi są w bardzo dobrym stanie, super komfort jazdy. Generalnie, jeżeli chcecie jechać do Vikersund, to oczywiście tutaj też są zapewnione parkingi dla kibiców. Także tym się nie ma co przejmować. Wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane w Norwegii. No to dobra, to w takim razie jesteśmy już na lotnisku. Tak, wylądowaliśmy w Oslo Torp, bo tam najczęściej będziecie lecieć z Polski. Idziemy odebrać nasz samochodzik. Tak, a gdzie odebrać samochód? Gdzie zrobić rezerwację? Wypożyczalni. My zrobiliśmy to wypożyczalni Avis. Sprawdzają dobrze ceny, porównywarki tam, wypożyczalni samochodów. I Avis wyszedł chyba najkorzystniej, z tego co pamiętam. A najkorzystniejsze wyszło to, że blokowali mi na koncie tylko 16% od kwoty wypożyczenia. Czyli względnie, jak ktoś ma mało pieniędzy, no to nie zablokują mu tam nie wiadomo ile pieniędzy na karcie i może te pieniądze używać. Ile kosztuje wynajem tego samochodu? No tak, my zapłaciliśmy około 300 zł mniej więcej, byliśmy na 2 dni. Myślę, że jak pojedziecie na 1 czy 2 dni plus paliwko, to koszty między 300 a 500 zł trzeba dać. No paliwo. Tak jest. No my zaczęliśmy naszą wycieczkę w piątek, a wracaliśmy do domu w niedzielę. Dokładnie. I samochodem jeździliśmy, poruszaliśmy się po mieście, zwiedzaliśmy Oslo, potem pojechaliśmy na konkurs. To w takim razie, skoro już mamy ten samochód... Ale jeszcze wcześniej, bo dojechaliśmy, samochód mamy, ale mamy bilety na skoki? A, no właśnie. No, to bilety trzeba załatwić wcześniej, trochę wcześniej. Bilety lotnicze mamy, samochód już wypożyczyliśmy, teraz potrzebujemy biletów na skoki. To co, wchodzimy na stronę internetową. Tak, tą tutaj. Wybieramy Vikersund. I teraz powiemy wam, które miejsca według nas najlepiej kupić. Tu mamy skocznie. Tak jest. Do wyboru mamy 3 sektory. Jeden zwykły sektor dla najtańszy, gdzie myślę, że jakość oglądania zawodów jest dość przeciętna. Komfort też. Ponieważ wszyscy są w jednej kupie, na wielkim jednym placu zbici. Mamy do wyboru jeszcze sektor tak zwany swevet, czyli to są miejsca stojące, ale już bardziej ustronnie, z wydzielonym miejscem. Po prawej stronie skoczni. I na zachętę dodam, że tam jest szansa spotkać zawodników przy widzim piątkę, a po skokach, no nie wiem, poprosić o autograf, czy zrobić sobie z nim zdjęcie, tak jak my to zrobiliśmy tutaj.
Tak jest. I ostatnia, trzecia trybuna, którą my wybraliśmy, to jest Seve Tribun, gdzie można sobie usiąść. Jest to trybuna najdroższa. No i jest też po prawej stronie koło tej trybuny Seve, gdzie się stoi. Siedząca trybuna ma swoje plusy i minusy. Ostatecznie powiem tak, nie ma co przepłacać, ponieważ na minus 15 stopniach mrozu zbyt długo się nie usiedzi. No na początku bardzo nam się podobała ta trybuna, ale później w zasadzie przestaliśmy i przedreptaliśmy całe zawody, bo... Wszystko nam zamarzało. No. No, więc jakbyśmy mieli wybierać następnym razem miejsca, to bym wziął trybunę Svevet stojącą po prostu. Ewentualnie trybunę Svevet siedzącą i do tego wziąć sobie jakąś poduszkę pod pupcie. I cały czas się dogrzewać różnymi napojami wyskokowymi, bądź też niewyskokowymi, byleby były ciepłe. Dokładnie. Okej, to teraz przechodzimy do noclegu. Tak jest. I gdzie najlepiej spać, żeby nie przepłacić, a żeby zasnąć. Tak jest. No to my spaliśmy w Oslo, w stolicy Norwegii, ponieważ tam było no najtaniej. Zatem nasz hotel nazywał się Smart Hotel i na chwilę obecną jest to najtańsza opcja noclegu w Oslo, przynajmniej jeśli chodzi o hotele. Tak jest, sprawdziłem dokładnie wczoraj, 1 lutego 2019 roku, cenę noclegu Smart Hotel i ona wynosi dokładnie tyle. Tak. I jako hotel trzygwiazdkowy jest to cena bardzo dobra i bierzcie go, bo noclegi się już kończą. Dokładnie. I teraz tak. Co prawda pokoje niektóre są kompaktowe, prawie jak w Hongkongu, ale jest bardzo komfortowo. Teraz mamy bilety, mamy hotel, doleciliśmy do Oslo, wypożyczyliśmy samochód. No i co? Co jedziemy dalej? Na zawody. Jedziemy na zawody. I znowu bardzo ważna kwestia, parking. Tak, jak zaparkować? Gdzie? No gdzie? No, my myśleliśmy, że zaparkujemy tuż pod skocznią, bo na Google Maps, jak wypatrzyłem, taki parking blisko skoczni. No to myślę, ustawiam w nawigację właśnie ten parking i jedziemy. I co się okazało? Słuchajcie, zawsze jak są tego typu konkursy, nie liczcie, że zaparkujecie pod skocznią. Nie ma szans. Ale Norwegowie są bardzo dobrze zorganizowani. I jedyne co należy robić, to kierować się za znakami. Tak, są znaki, że parking w tą stronę, parking w tamtą stronę, podążać za znakami. I w końcu dojedziecie do ostatniego punktu, gdzie można dojechać. I obsługa wam pokaże tutaj, proszę, jedziemy i tam parkujemy. Dokładnie. Potem podstawiają nam autobusy, którymi już jesteśmy zawożeni na skocznie z innymi kibicami. Mhm. Przygotujcie tylko 50 koron, bo w drodze powrotnej prawdopodobnie będą chcieli od was te 50 koron za przejazd odebrać, pobrać opłatę. O ile nic się nie zmieniło, bo w zeszłym roku tyle właśnie płaciliśmy. Też mogło 50 koron, sam parking był bezpłatny, ale przejazd tym shuttle busem kosztował właśnie 50 koron w jedną, w drugą stronę. No i na co trzeba jeszcze pamiętać, że jak będziecie wracać ze skoczni, to będzie się ustawiała gigantyczna kolejka między barierkami do tego shuttle busa, więc trzeba sobie dołożyć przynajmniej godzinę czasu oczekiwania po wyjściu ze skoczni. Dokładnie. Ale generalnie Norwegowie bardzo dobrze zorganizowani, a jeżeli zabraknie wam przyborów, a tych kibicowskich, to nie martwcie się, nasi rodacy mieszkający na emigracji o wszystko zadbali. Pod skocznią wymalują wam twarze, możecie kupić szaliki. Jest bardzo dużo Polaków z obsługi, pomagają tam. Jeżeli jesteście również ciekawi, jakie miejsca najlepiej zwiedzić, jakie miejsca zwiedzać w Oslo, ponieważ na weekend no nie będzie aż tyle czasu, żeby zwiedzić wszystko. My wybraliśmy najciekawsze, najładniejsze miejsca, które polecamy, żeby zobaczyć właśnie podczas takiego city breaku. Mhm. I powstanie o tym prawdopodobnie oddzielny vlog. Żeby nie mieszać. Na pewno oddzielny powstanie. Sam typowy przewodnik o Oslo. Dokładnie. Okej, a w takim razie... Podsumujmy ten temat. Dokładnie. Niech ci się podobały loty narciarskie w Vikersund i nasz cały city break w Oslo. Jestem i byłem bardzo zadowolony z naszego wyjazdu. Mam drobne minusy. Chciałbym się troszkę cieplej ubrać. O tak, pamiętajcie o ciepłym ubraniu. Zobaczcie temperaturę. Jak jest minus 15, nie żałujcie ubrań i warstw.
bo się przydają, zwłaszcza jak się stoi przez te 2 godziny na zawodach, to No. potem palce u stóp są skostniałe. No. Więc 2 pary skarpetek, dobre buty, dobra kurtałka. Musi to być, musi być. I grzać się cały czas na bieżąco napojami. Atmosfera była bardzo dobra, moim zdaniem. Bardzo dużo Polaków, bardzo dużo Norwegów. To były dwie narodowości, Dominujące. które dominowały na zawodach. No, Doping jak na skokach. Oczywiście znakomity. potwierdza się reguła, że na skokach jest zawsze rewelacja. No i chciałem też dla Was policzyć teraz takie koszty. Tak jak wcześniej widzieliśmy lot z Katowic, gdzie uwzględnione byłyby zawody w sobotę na konkurs drużynowy, Drużynowy. to tak trzeba liczyć mniej więcej 800-900 zł za osobę. Czyli no, trochę trzeba się wykosztować. Sam lot jest tani, ale do tego, jeżeli dorzucimy bilety na skoki, które są drogie, niestety nawet za te trybuny zwykłe, doliczymy potem wynajem samochodu, który też kosztuje dużo, doliczymy nocleg, też drogi i żarcie, to właśnie wychodzi mniej więcej Dokładnie. 8 stówek, to jest najmniejsza kwota, którą musicie przygotować do wydania. No i to by było I na to by było na tyle. tyle. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek O Oslo. o Oslo. Tak jest. Dziękujemy i pa, pa!